Witamy Was bardzo serdecznie. Dzisiaj, jak widzicie, nie jestem sama i razem z Miłoszem chcielibyśmy Was zaprosić na taki bardziej vlogowy film. Jedziemy do Koszalina załatwić parę spraw i przy okazji będziemy chcieli wstąpić do centrum handlowego i Was oczywiście również chcemy tam zabrać, żebyście się na przekór tej pogodzie, która w tej chwili jest, żebyście tam zobaczyli, jak centrum jest rozświetlone, jak jest udekorowane. Mam nadzieję, że ładnie i mam nadzieję, że tym pobytem również w tym centrum wprowadzimy Was trochę w taki świąteczny nastrój. Nie wiem, jak jest u Was, jaką macie pogodę, bo u nas jest tak trochę szaro, buro i wcale nie świątecznie. Także napiszcie nam w komentarzach, jak tam u Was. No a my na przekór pogodzie jedziemy wprawić się w dobry humor, tak? Trzymajcie się na razie, zapraszamy Was bardzo serdecznie. Jesteśmy już w kawiarni, jesteśmy w centrum, już jest świątecznie, piękna choinka jest. Zaraz Wam wszystko pokażemy, ale dlaczego się śmieję i Miłosz się ze mnie śmieje? Dlatego, że nie wiem z jakiego powodu wzięłam sobie lody i teraz jest mi tak zimno. Ja zapomniałam, że lody są zimne. Nie polecam Wam teraz tak. Później przyjdziemy na herbatkę zimową, Miłosz. Nie? A teraz trudno, zjem te lody i idziemy zobaczyć, co jest ciekawego. A już widziałam, że wystawy są naprawdę w bardzo takim świątecznym klimacie, także myślę, że i Wy będziecie wprowadzeni w ten nastrój. O, dziękujemy, dziękujemy bardzo. Ale pyszną bez kawę. Piękna choinka na wejściu. Już widać, fajnie ozdobiona jest i góra. Uwielbiam takie światełka i bardzo lubię taką choinkę, która ma same światełka, takie delikatne. I wygląda to naprawdę przepięknie. Idziemy zobaczyć, co tam w sklepach jest ciekawego. This one's for you. Tell me, sweet mama, what's I gotta do? I'm tired of pretending it's just who I am. Come on, Mrs. Claus, let me be your man for you. Tell me, sweet mama, what's I gotta do? I'm tired of pretending it's just who I am. Come on, Mrs. Claus, let me be your man. Fajne są te długie świece. Tutaj jest sklep Homely. Zobaczcie, jaka piękna wystawa jest. Bardzo lubię tutaj zawsze te wystawy i w ogóle myślę, że sklep Homla ma jedną z ciekawszych ofert na naszym rynku. I ja będę chciała szukać pościel świąteczną, wiesz? Także zobaczymy, czy dostanę, czy nie, czy coś ciekawego. No i chodź, jeszcze pokażesz tutaj, jak tą wystawę tutaj. Zobacz, zaraz wejdziemy do środka, ale tutaj jeszcze chodź, zobaczysz, jaka fajna pościel jest. O, jest pościel świąteczna, czyli będzie. O, zobaczcie, na przykład taka fajna pościel świąteczna, różne fajne te i poduchy. Myślę, że coś będzie można wybrać. Można dostać zawrotu głowy
ale to dzisiaj nie będziemy robili takiego dokładnego przeglądu, tylko taki sobie przejście przez tą homlę. A dużo jest fajnych rzeczy, ciekawych. Zresztą jak zawsze, ja bardzo lubię homlę. Fajna ta poduszka, zobacz, taka. Tutaj, tu jest taka atłasowa, tutaj, no świetna, taka z dzianiny, ta też jest fajna, czerwona. O, tu jeszcze jakaś, zobaczcie, można grzebać takie jelenie. Super są te poduszki, tu też taka z dzianiny. Ależ super. A tutaj taka się, o masz taki błyszczący jeleń, też taki gruby z dzianiny, ale ten, ta mi się bardzo podoba. Taka czerwona, bardzo mi się podoba ta. O, ta jest też fajna, w kratkę. Zwykła, ile ta w kratkę kosztuje? 29 zł. Bardzo ładna. Zobaczmy, o tutaj tych poduszek to jest, zobaczcie, tak narzucane, że tu trzeba grzebać w tych poduszkach. O, to jest fajne, zobacz. Też fajna, nie? Ta, zobaczcie. Też jest fajna. Dobra, zostawimy na razie te poduszki. Chodź tu, Miłosz, chodź tu. Zobacz. Fajne są te i koce. O, tu jeszcze są. Te fajne koty są. I one są tu białe, a powiem ci, że takie bardzo przyjemne. Super te koce. Nie wiem, po ile one są. No i pościel. Będziemy szukać pościeli. O! Hej, zobacz. Jakie miłe są. Nie? Super. O, ta jest fajna. Ta mi się podoba. Bardzo. To jest takie, z takiej dzianiny. Warto sobie kupić raz na jakiś czas takie dobrej jakości jakieś ozdoby i to naprawdę... O, tu są różne wzory tych poduszek. Ale są naprawdę ładne. Zobaczcie. O, tu jest ta. Też z dzianiny fajnie wygląda. Super. Super, zobacz, ta jaka ładna jest poduszka. Też piękna, taka wyszywana. I jeszcze dzwoni. Nie wiem, czy słychać. Piękna, nie? Bardzo ładna. Wyszywana ta jest ładna. Też fajny taki kubek świąteczny, zobacz. Wygląda, jakby był taki emaliowany, a to jest z ceramiki. Tutaj, o. Takie ładne. Ale ładne te talerze, zobacz. Takie jelenie bardzo mi się podobają. Naprawdę homla ma jedną z moim zdaniem z takich ciekawszych ofert. Naprawdę mają bardzo ciekawe. Te domki, zobaczcie, też są takie białe. Można sobie kompletować też. Bardzo ładne też te, Miłosz, zobacz. Nie uważasz? Takie duże, piękne, leśne. One są jednostronne. Szkoda tylko, że ja, no tak, jak ja piję, to ja widzę, ale już nie widzi tego druga osoba. Filiżanki. No dobra. Idziemy dalej, będziemy z Miłoszem wam pokazywać jeszcze trochę. To łoś. Pani łosiowa, bo w spódnicy.
Tell me, sweet mama, what's I gotta do? I'm tired of pretending it's just who I am. Come on, Mrs. Claus, let me be your man. Awkward shaving, wear a cap on my head. By matching robes all shiny and red. I'm begging you, please, I'll do all that I can. Come on, Mrs. Claus, let me be your man. Never since I was a little boy, I never cared much for all those toys. You've always been the one for me, my beautiful angel on top of the tree. On Christmas Eve, if you're feeling alone, go right ahead and pick up the phone. Give me a call, I'll come quick as I can. Oh, come on, Mrs. Claus, let me be your man. This one's for you. Tell me, sweet mama, what's I gotta do? I'm tired of pretending it's just who I am. Come on, Mrs. Claus, let me be your man. Oh, Mrs. Claus, let me be your man.
jestem w domu, przyjechaliśmy. Mam nadzieję, że Wam się taki film podobał, gdzie już mieliście jakiś przegląd tych wszystkich rzeczy, dekoracji, a nawet tam trochę ubrań na wystawie pokazywałam Wam. Więc mam nadzieję, że Wam się taki film podobał i wprowadził w Was taki też świąteczny nastrój. Te wszystkie dekoracje, muszę Wam powiedzieć, że jak byłam, to jest rzeczywiście tego wszystkiego jest tak dużo, że w którymś momencie staje się problemem wybranie cokolwiek, żeby dla siebie coś wybrać. No ja akurat w tym roku to się nastawiłam tylko i wyłącznie na świąteczną pościel, dlatego że nie miałam takiej pościeli i chciałam sobie bardzo kupić w tym roku, no ale chciałam też, żeby to była przynajmniej 100% bawełny, jakaś w miarę fajna pościel. I taką pościel znalazłam w Homli, tam były ładne te pościele. Zresztą ja Wam pokazywałam tam na wystawach również, pokazywałam Wam również, jaka jest Home and You i w Homli. No i udało mi się, kupiłam. Co prawda kupiłam nie taką, jaką chciałam, bo bardzo mi się ta podobała, którą widzieliście, jak było pościelone łóżko w te takie ptaki i ta pościel mi się bardzo podobała, ale ona nie miała niestety mojego rozmiaru, który ja potrzebowałam. I to były na te duże pościele, tam chyba było 2,20, tam w każdym razie na te duże podwójne kołdry. No i niestety nie mogłam sobie kupić. Kupiłam inną i powiem Wam szczerze, że nie widziałam dobrze, jak ona wygląda. Tak już wzięłam, tak jak była spakowana. Zaraz otworzymy tutaj, żebyście mogli też zobaczyć. Ja oczywiście pokażę Wam mniej więcej, mam nadzieję, że mi się uda tutaj wyjąć poduszkę na przykład, żeby, albo już jak uda mi się to wszystko wyjmę, to może będzie... Ojen! O, wyjęłam. Aha, no i za tą pościel, w tym już Wam mówię, za tą pościel zapłaciłam 139 zł chyba, poczekajcie. Nie, 129 zł. 129 zł. I jest to pościel o wymiarach akurat niedużych, bo to jest tam 1,60 m na 2 m. I są dwie poduszki. I na tym mi też zależało właśnie. No i pokażę Wam, jaki ona ma wzór. Jak na przykładzie poduszki. No więc ona jest takie, zobaczcie, poczekajcie, żeby to było nie do góry nogami. Dwie takie poduchy. Wydaje mi się, że taki fajny, świąteczny wzór jest i taki właśnie chciałam, żeby po prostu poczuć się świątecznie również w pościeli. Jeszcze do tego bym chciała jakiś koc, ale to zobaczę, albo kupię sobie na drugi rok. Bo to jest tak, że wiecie co, że jak nie znajdę jakiegoś takiego koca, który by mi się spodobał, to po prostu nie kupuję. Warto zwracać uwagę na to, że jeżeli kupujecie to, zwłaszcza teraz zobaczyłam w tym nadmiarze, że warto jest postawić jednak na jakość, że kupić sobie może mniej rzeczy albo jakąś jedną rzecz, a żeby to było coś takiego ładnego, no i dobrej jakości. Powiem Wam jeszcze odnośnie tej szopki, bo ta szopka bardzo Wam się podobała i tam również pokazywałam Wam, chyba to było na wejściu do centrum handlowego, tam były również tego typu dekoracje, ale one wyglądały zupełnie inaczej. Ta jest taka, moim zdaniem, o wiele lepsza jakościowo. Nie wiem, jakie były tamte ceny tych dekoracji, ponieważ tak dużo to tego stało, że to trzeba by było po prostu po kolei kogoś pytać. Niemniej one też były ładne, ale bardziej były chyba w klimacie świątecznym. No tam ja Wam pokazywałam, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, to może sobie
cofnąć i tam były również takie szopki, czy dekoracje, bo tam nie zawsze były szopki. Pytaliście również o to, gdzie ta szopka była kupowana. Ona była kupowana w tamtym roku w sklepie Family and Home. W tym roku nie ma, pytałam, niestety nie ma tych szopek w tej chwili. No, ale właśnie można sobie poszukać po tych centrum i zobaczyć, bo może takie są, albo właśnie w internecie. Słuchajcie, no warto trochę, jeżeli coś się podoba w sposób szczególny, to nastawić się na tą jedną rzecz i poszukać sobie i nie kupować tak dużo tych dekoracji. No w każdym razie ja jestem zadowolona z tej pościeli. Fajnie, bo to jest 100% bawełny. Myślę, że będzie dosyć ładnie wyglądała. Oczywiście ja ją w tej chwili wyjmę, wypiorę i to kupiłam właśnie w Homli, tą pościel. Mam nadzieję, że spodobał Wam się taki vlogowy film. Ja myślę, że teraz będziemy więcej robili właśnie w okresie świąt takich fajnych filmów, takich vlogowych właśnie, takich bardziej na luzie. No nie będą to vlogmaxy, bo chyba nie podejmę się tego, żeby robić codziennie film, ale będę się starała w miarę często jakieś filmy Wam wrzucać, żebyście takie mieli fajne świąteczne czy przedświąteczne klimaty. I ja również bardzo lubię siebie wprowadzać w taki świąteczny nastrój, dlatego że to jest bardzo dobry nastrój. On jest pozytywny, on jest taki, że wzbudza się w nas ta radość, to ciepło w sercu. Także myślę, że taki klimat świąteczny powinien trwać jak najdłużej. Takie jest moje zdanie i słuchajcie, i postaram się robić te filmy. Dzisiaj będę kończyć. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia. No i życzę Wam takich udanych, ale i przemyślanych zakupów, żebyśmy nie robili tego w pośpiechu, spontanicznie czy emocjonalnie. Trzymajcie się, do zobaczenia wkrótce. Cześć! I taka o sobie pościel. Chyba fajna, nie?